To jest Seppo Knutila, jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska w rejonie Morza Bałtyckiego. Jesteśmy niedaleko Petersburga, w pobliżu Zatoki Fińskiej. Seppo pokazał nam najgorsze wykroczenie przeciwko środowisku, jakie widział w ciągu 30 lat swojej pracy. To straszne. Seppo odkrył składowisko odpadów zwierzęcych niedaleko ogromnej przetwórni mięsa. Gigantyczne ilości nieoczyszczonych ścieków i padliny. W powietrzu unoszą się opary amoniaku i nieopisany smród. Wokół utworzyły się bajora pełne gnojowicy. Właściciele przetwórni pozbywają się odpadów w najłatwiejszy sposób. Po prostu wyrzucają je w pobliskim lesie. Ścieki zatruwają rzekę, a na końcu trafiają do Bałtyku. Niedaleko stąd znajduje się szwedzko-fiński archipelag 85 tysięcy wysp i wysepek, które tworzą unikatowe środowisko morskie. Każdego lata wody tego raju zamieniają się w toksyczną zawiesinę. Brudna prawda. Przepłynęliśmy przez morze kwitnących glonów. Zbadaliśmy ogromne obszary dna Bałtyku, na których wymarły wszystkie organizmy. Prześledziliśmy drogę, którą odbywają ścieki z ogromnej oczyszczalni do morza. Widzieliśmy, jak w wodach nadmiernie wzbogacanych w substancje odżywcze wymiera flora i fauna. Potwierdziliśmy, że nasze morze nie jest zdrowe. Odkryliśmy również nowe zagrożenie. Wielkie gospodarstwa hodowlane zrzucają na brzeg morza nieoczyszczone ścieki. Nazywam się Bałtyk. Kiedyś byłam zdrowa. To było 10 tysięcy lat temu, kiedy byłam wielkim jeziorem. Potem ląd się obniżył i połączyłam się z Morzem Północnym. 150 lat temu wszystko zaczęło się zmieniać. Przybywało coraz więcej ludzi. Potrzebowali żywności, więc osuszali mokradła i uprawiali na nich zboże. Potem wymyślili nawozy.
W tym samym czasie powstawały fabryki i miasta. Do morza zaczęły płynąć ścieki komunalne i nawozy, które zawierają fosfor i azot. Całkowita wymiana moich wód trwa ponad 30 lat. Wszystko, co do mnie wrzucają, zostaje tu na długo. Na moim dnie jest coraz więcej martwych stref. Wszyscy wiedzą, że jestem chora. Jeśli nie dostanę pomocy, uduszę się i umrę. Przyczyny problemów w Bałtyku są doskonale udokumentowane. Od kilkudziesięciu lat przemysł, rolnictwo i przedsiębiorstwa komunalne odprowadzają do morza zanieczyszczenia zawierające fosfor i azot. Doprowadza to do kwitnienia glonów i powstawania pustyni beztlenowych. Wokół Bałtyku mieszka około 85 milionów ludzi. Wszyscy mają wpływ na stan jego wód. Od wielu lat w morzu jest o wiele za dużo substancji odżywczych. Strefa odpowiadająca wielkością powierzchni Danii jest całkowicie pozbawiona tlenu. W 2007 roku ministrowie środowiska krajów bałtyckich spotkali się w Krakowie, żeby radzić, jak rozwiązać ten problem. Spotkaliśmy się tutaj, żeby razem ocalić Bałtyk. Ministrowie z namaszczeniem podpisali wspólny plan ratowania Morza Bałtyckiego. Plan obejmuje budowanie nowoczesnych oczyszczalni ścieków. To zalecenie wdrażają wszystkie kraje nadbałtyckie. Plan zakłada ograniczenie ilości wydalanych do morza szkodliwych substancji. Do 2012 roku emisja azotu ma się zmniejszyć o 1/5, a fosforu o połowę. To plan ambitny i kosztowny. Zdaniem ekspertów upłynie bardzo dużo czasu, zanim stan Bałtyku znacząco się poprawi. Eksperci mówią jeszcze jedno. Plan powiedzie się tylko pod warunkiem, że nie pojawią się nowe zagrożenia. A właśnie na nie natrafiliśmy. Jeszcze jedno źródło zanieczyszczeń już zatrutej wody. Działanie, które udaremnia wysiłki ratowania Bałtyku. Dania produkuje 24 miliony tuczników rocznie. Najwięcej ze wszystkich krajów nadbałtyckich. Jedna świnia wytwarza tyle samo zanieczyszczeń, co troje ludzi. Ubocznym skutkiem przemysłowej hodowli trzody chlewnej jest produkcja ogromnych ilości fosforu i azotu. Warunkiem rozwoju hodowli jest stały popyt na mięso. W krajach nadbałtyckich konsumpcja produktów mięsnych nieustannie rośnie. Wygląda na to, że proces ten będzie trwał. Żeby zaspokoić popyt, duńscy hodowcy muszą zwiększać produkcję. Ponieważ w ich kraju zabrakło miejsca, wyruszyli na wschód. Większość duńskich hodowców trzody chlewnej jest nastawiona na rozwój farm.
Ograniczają nas jednak krajowe przepisy. Na wschodzie przepisy niekoniecznie są łagodniejsze, ale jest tam więcej ziemi i mniej ludzi. No i praca w innym kraju to wspaniała przygoda. Po upadku Związku Radzieckiego kraje byłego bloku wschodniego stały się kopalnią złota dla międzynarodowych producentów mięsa. Wyruszyliśmy na drugi brzeg, żeby zobaczyć, co się dzieje wzdłuż Wisły, najdłuższej rzeki, która uchodzi do Morza Bałtyckiego. Jechaliśmy na zachód, oddalając się od morza. To, co się dzieje w dorzeczu Wisły, ma ogromny wpływ na stan wód Bałtyku. Na Pomorzu Zachodnim jest niewielka wioska Psiegłowy. Latem chętnie wypoczywają tu turyści. Wioskę otaczają jeziora, ale nikt nie odważy się w nich kąpać. Czy wykąpałaby się pani w tym? Nie. Wlewa tam dalej się wykąpać niż tutaj. Tam mieści się jeszcze woda. Czyli tu jest... Jaka tutaj woda? No po prostu zielona jest, brudna. Tutaj na tym jeziorze tak ryby pozdychało w tym roku. Mieszkańcy wioski mówią, że kiedyś jeziora były pełne ryb i raków. Dzisiaj prawie ich nie ma. Wyginęły z braku tlenu. Jak to się stało? To skutek wieloletniego nawożenia pól gnojowicą. Związki odżywcze wnikają w glebę i przedostają się do jezior. Latem bujnie rosną trzciny i zakwitają glony. Potem rośliny obumierają, a ich rozkład pochłania ogromne ilości tlenu. Do wiosny tlenu w wodzie zostaje niewiele. Jeziora i strumyki Psich Głów łączą się siecią cieków wodnych z Bałtykiem. Do otoczonego lądem morza woda spływa z tysięcy dopływów. A odpływa tylko przez wąskie cieśniny duńskie. Wszystko, co spływa do morza, pozostaje tam na długo. Całkowita wymiana wody w Bałtyku trwa około 30 lat. Na jej jakość ma wpływ jezioro koło Psich Głów. Mieszkańcy wsi od dawna protestują przeciwko stosowaniu nawozów, ale nie mają wsparcia władz. Oni nie jeżdżą tam, żeby powiedzieć, żeby nie nalać tej gnojowy na te pola. Nic nie robią tutaj. Ja wiem, że z początku nie chcieli, żeby ferma stała. Podpisywali papiery, że ferma nie stać. Przedstawiciele tuczarni twierdzą, że inspektorzy nie znaleźli w jeziorach gnojownicy pochodzącej z ich zakładu. Podkreślili też, że zagospodarowują odpady zgodnie z przepisami. Polska przechodzi intensywne zmiany strukturalne. Zlikwidowano wiele małych gospodarstw. Ulgi podatkowe zachęcają do inwestycji i rozwoju dużych hodowli. Chociaż po głowie trzody chlewnej zmniejszyło się, podwoiła się liczba dużych tuczarni. Obecnie jest ich ponad 1400. W każdej hoduje się ponad 2000 zwierząt.
W całej Polsce jest 150 ogromnych chlewni, w których mieści się od 20 do 40 tysięcy tuczników. W 2010 roku powstało 10 nowych megafarm. Produkują tyle odpadów, co dziesiątki tysięcy ludzi, ale w ich pobliżu nie ma oczyszczalni. But without local sewage treatment plants. Wskutek globalizacji i z powodów finansowych co roku przybywa dużych producentów trzody chlewnej, a ubywa małych. Profesor Zygmunt Pejsak jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i specjalistą z zakresu hodowli świń. Z każdą nową fermą zwiększa się ryzyko zanieczyszczenia środowiska. Polscy obrońcy przyrody od dawna protestują przeciwko sposobom zagospodarowania gnojowicy. W raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2007 roku stwierdzono, że wielkie fermy nie przestrzegają przepisów z zakresu ochrony środowiska i nie mają planów zagospodarowania gnojowicy. Podkreślono też, że kontrole przeprowadza się nieprawidłowo i nie we wszystkich chlewniach. Od 5 lat jest tak samo. Nie widzę żadnych istotnych zmian. Odwiedziliśmy następną tuczarnię i zobaczyliśmy kolejną cysternę gnojowicy wiezioną na pobliskie pola. W ramach programu ochrony wód przed nadmiernym nawożeniem Unia Europejska wyznaczyła tak zwane obszary narażone na azotany. Niestety, to nie jest jeden z nich. Całe Niemcy, Dania, Finlandia i Litwa oraz 2/3 gruntów rolnych Szwecji to obszary narażone na azotany. Ale w Polsce, od której w największym stopniu zależy stan wód Bałtyku, takich obszarów wyznaczono zaledwie 2%. Regulacje unijne obejmują niewiele gospodarstw, bo każdy kraj sam wyznacza tereny zagrożone. Władze Polski obawiają się, że surowe przepisy dotyczące zagospodarowywania gnojowicy zaszkodzą producentom mięsa. Właściciele ferm robią wszystko, żeby obniżyć koszty produkcji. Ograniczają też wydatki na ochronę środowiska. Unia Europejska chciałaby, żeby restrykcje objęły 75% powierzchni Polski. Stara się to osiągnąć metodą kija i marchewki. Coraz więcej ferm przemysłowych wyposaża się w biogazownie rolnicze. Duńska firma Poldanord buduje taką instalację w Polsce. Jednak biogazownie nie rozwiążą całego problemu. Kiedy zbiorniki z gnojowicą są przykryte, do atmosfery przenika mniej azotu, ale do gleby nadal dostaje się mnóstwo fosforu. Biebrzański Park Narodowy obejmuje największe tereny bagienne w Polsce. To raj dla bocianów. Mokradła filtrują substancje odżywcze i hamują ich przenikanie do rzek i Bałtyku. If
Dostarczanie na pola zbyt dużej ilości nawozów oraz koszenie częściej niż dwa razy w roku niszczy ekosystemy. Rolnicy uprawiają tu ziemię tradycyjnymi metodami. Ale nawet na obszarze chronionym chcą osiągać jak największą wydajność. Drobni hodowcy, którzy mają stada do 30 sztuk i nie szkodzą środowisku, nie są przyszłością rolnictwa. Z powodów ekonomicznych rolnicy chcą mieć większe gospodarstwa, więcej ziemi i bydła. Najwięksi z nich chcieliby osuszać łąki, które należą do Parku Narodowego. Jeśli osuszymy mokradła, ogromna ilość substancji odżywczych trafi do Bałtyku. Staramy się pilnować, żeby rolnicy nie kopali rowów melioracyjnych. Woda jest tu bardzo ważna. Upłynie sporo czasu, zanim w Polsce odpady rolnicze będą zagospodarowywane prawidłowo. Tego nie da się przyspieszyć. Polska nadal będzie miała ogromny wpływ na Bałtyk. Spływają do niego ścieki niemal ze wszystkich gospodarstw. Nazywam się Bałtyk. Przyjrzyjmy się fosforowi i azotowi. To pierwiastki, które naturalnie występują w naszym środowisku. Obydwa są mi potrzebne. To substancje, które odżywiają wszystkie morskie zwierzęta, ale potrzebuje ich określoną ilość. Nadmiar powoduje choroby. Przyczyną powstawania azotanów i fosforanów jest produkcja przemysłowa, leśnictwo, rolnictwo, odpady komunalne i spaliny. Od kilkudziesięciu lat dostaję ich za dużo. Zarastają mnie glony, woda staje się mętna i pozbawiona tlenu, zmniejsza się liczba ryb drapieżnych. Moje dno umiera. Siarkowodór zabija mieszkające tam zwierzęta. W końcu przekarmicie mnie na śmierć. Mój stan jest krytyczny. Muszę iść na dietę i na detoks. Inaczej będzie po mnie. Zaczynamy następną wyprawę wzdłuż Wisły. Tym razem dotrzemy dużo dalej. Za Warszawą podążyliśmy bugiem do Brześcia, który leży 400 km od Bałtyku. Brest in Belarus lies 400 km from the sea. Mimo że Białoruś nie ma dostępu do morza, 1/3 kraju ma wpływ na stan morskich wód. Eugeniusz Lobanow działa w białoruskim ruchu ochrony środowiska. Ponieważ w kraju panuje dyktatura, spotkaliśmy się w odosobnionym miejscu pod gołym niebem. Lobanow przyjrzał się krajowej produkcji mięsa. Na Białorusi jest 107 gigantycznych tuczarni. Największa, na 108 tysięcy świń, produkuje tyle samo odpadów, co 300-tysięczne miasto. Wiele z tych chlewni powstało w czasach Związku Radzieckiego. Wtedy nie było przepisów dotyczących ochrony środowiska. Nadal nie mamy regulacji, takich jak unijne, odnośnie zagospodarowywania gnojowicy. Nie mamy systemu rocznych pozwoleń dla chlewni. W wielu przypadkach dochodzi do poważnego zanieczyszczania środowiska. It leads to considerable pollution of the environment.
Lobanov robił zdjęcia pracownikom tuczarni, którzy wylewali gnojowice na zamarznięte pola. Regulacje unijne kategorycznie tego zabraniają. Kiedy śnieg topnieje, gnojowica płynie prosto do cieków wodnych. Zanieczyszczenia z tego terenu wędrują do Unii Europejskiej, ale Unia nie ma wpływu na postępowanie Białorusi. Kraj ten nie należy do Zrzeszenia Państw Nadbałtyckich. Trzeba natychmiast coś zrobić. Najlepiej byłoby zbudować nowe chlewnie, a stare zamknąć. Ale nikt nie zamknie chlewni, bo produkcja wieprzowiny jest ważną gałęzią naszego eksportu. Gigantyczne chlewnie to nie jedyny problem dla środowiska. Na Białorusi rośnie spożycie mięsa, a wraz z nim inwestycje w jego przetwarzanie. Eksportuje się wołowinę, wieprzowinę i kurczaki. Białorusini uważają, że ich kiełbasy są najlepsze. Przestarzałe oczyszczalnie ścieków pod Brześciem nie dają sobie rady z zanieczyszczeniami z wielkich masarni. Mamy dwa oddzielne systemy kanalizacji. Jeden dla ścieków przemysłowych, drugi dla komunalnych. Te systemy częściowo się pokrywają. Jeśli ścieki nie będą oczyszczane lokalnie, nie damy sobie rady. Oczyszczalnie ścieków nie są w stanie przerobić zanieczyszczeń, które wytwarza przemysł mięsny. Ścieki płyną do Bugu, potem do Wisły, a na końcu do Bałtyku. Większość mieszkańców Brześcia nie ma o tym pojęcia. A posle Boga, kuda? Dokąd płynie Bóg? Nie wiem. Честно скажу, не знаю. После Бога, ну, она по кругу как бы Woda cyrkuluje. Wszystkie rzeki są połączone. А после Бога она идёт далеко. Бог впадает до Висла. Точно не знаю. Да, да. А Висла куда впадает? А Висла? Do Bałtyku. Była pani nad Bałtykiem? Nie, tylko nad Morzem Czarnym. Ponieważ Litwa, Łotwa i Polska są członkami Unii Europejskiej, Białorusinom łatwiej jeździć nad Morze Czarne niż nad Bałtyk. A kiedy ludzie nie mogą osobiście pojechać nad morze, trudniej się z nimi rozmawia o zanieczyszczeniu środowiska. Nie rozumieją, że mają na to wpływ. Białorusinom nie jest łatwo pojechać nad Bałtyk, ale dla krajów nadbałtyckich brzeg i wody morza są bezcennym bogactwem. To bogactwo jest poważnie zagrożone. Nurkowaliśmy w pobliżu szwedzkiego miasta Trosa. Niedaleko przepływał dorsz. Ślepy na prawe oko, na grzbiecie dziwna narośl. Zaprowadził nas na głębsze wody. Te białe plamy to pozbawione tlenu martwe strefy. Nieco dalej na dnie leżała martwa flądra.
a dead flatfish. And in another place, jeszcze dalej, ostro płetwiec. Dorsz pokazał nam, co się stało z jego światem. Cierpiał tak samo jak morze. Postanowiliśmy dowiedzieć się więcej na temat zanieczyszczenia Bałtyku. W tym celu spotkaliśmy się z naukowcami. Statek badawczy Mójku wyrusza na wyprawę. Jej celem jest zbadanie dna morza w Zatoce Fińskiej. Dawniej trafiało tu mnóstwo szkodliwych substancji. Teraz Petersburg ma nowe oczyszczalnie ścieków. Badaniami kieruje Seppo Knutila z Fińskiego Instytutu Nauk o Środowisku. Najpierw pobrano próbki z dna morza. Wyniki były niepokojące. Czerń wskazuje na to, że na dnie jest bardzo mało tlenu. Przypuszczam, że nie znajdziemy tam wiele zwierząt. Podwodna kamera pokazała pustynny krajobraz. Widać ziarniste skupiska. A w tle białe, okrągłe kształty. To pewnie siarka. Jedynym przejawem życia na dnie morza były bakterie żywiące się substancjami toksycznymi. Zużywały resztki tlenu pozostałe w wodzie. To ostatnie organizmy, które mogą przetrwać w środowisku o małej zawartości tlenu. Ich obecność wskazuje na niską jakość wody. Naukowcy kontynuowali badania dna Bałtyku. Wyniki były przygnębiające. 8 kolejnych próbek wykazało, że dno morza jest martwe. I wreszcie... To nasz drugi dzień badań. Pobraliśmy próbki w 9 miejscach. To pierwsza, w której widać organizmy zwierzęce. Oznacza to, że dno jest zdrowe. Sediment in a hell of a seabed. W tej próbce znaleźliśmy 5 gatunków zwierząt wodnych. Radość ze znaleziska trwała krótko. Nieco dalej kamera pokazała, że żyjące na dnie skorupiaki są poważnie zagrożone. Naukowcy nigdy wcześniej nie widzieli czegoś podobnego. Zwierzęta wyciągały w górę odwłoki i chodziły na przednich odnóżach. Niektóre skorupiaki oddychają płucami odwłokowymi. Podnoszą odwłok z dna morza w poszukiwaniu tlenu. Naukowcy obawiają się, że sytuacja skorupiaków jeszcze się pogorszy. W Zatoce Fińskiej pojawiło się nowe zagrożenie. Od dawna krążyły plotki o ogromnych składowiskach gnojówki pod Petersburgiem. Jednak nikt nie oszacował rozmiarów tego zagrożenia. Nie było też dokumentacji zdjęciowej. Nazywam się Bałtyk.
Żyję pośród 85 milionów ludzi. Wielu z nich mieszka w krajach, które wzorowo dbają o środowisko. Dawniej kraje te zatruwały mnie ściekami, które mi szkodzą do dzisiaj. A kiedy wreszcie powstały oczyszczalnie, pojawiło się inne zagrożenie. Niekontrolowany zalew odpadów z coraz większych przetwórni mięsa. Dlaczego nikt tego nie rozumie? Mam dość. Apeluję do dbających o środowisko obywateli. Zróbcie coś. Czyżby moja kuracja była zbyt droga? Czy nie warto mnie leczyć? Petersburg ma prawie tyle mieszkańców, co cała Finlandia. To 5-milionowe miasto od dawna zatruwało Bałtyk. Dzisiaj Petersburg ma nowoczesne oczyszczalnie ścieków. Ale pojawiło się nowe zagrożenie. W tej należącej do państwa hodowli bydła mlecznego, Nowoładowska, jest 2700 krów. Połowę karmy stanowią gotowe pasze. Składniki odżywcze, którymi są wzbogacane, lądują w oborniku. Sprawdziliśmy, co się dzieje dalej. Obornik jest wyrzucany pod lasem. Leży pod gołym niebem, otoczony tylko wałami torfu. Dyrektor fermy mówi, że na właściwe zagospodarowanie obornika nie ma pieniędzy. Nie jesteśmy zadowoleni z metod, które stosujemy. Zdajemy się na pogodę, opady deszczu i śniegu. To bardzo niedobrze. Ochrona środowiska powinna być całkowicie finansowana z budżetu Federacji Rosyjskiej. Kraje Unii Europejskiej dostają pomoc finansową z centrali. A my nie. No, u nas пока такого нет. Niedaleko składowiska obornika są strumyki, które dalej wpadają do Newy, a na końcu do Bałtyku. To już znana historia. Wokół Petersburga działa ponad 160 wielkich gospodarstw. Trzyma się tam ogromną liczbę zwierząt. Rosja postanowiła być samowystarczalna w zakresie produkcji mięsa oraz przodować w eksporcie kurczaków. W kraju zaczęły powstawać gigantyczne fermy drobiowe. Kilkadziesiąt kilometrów od Petersburga znajduje się pierwsza radziecka kurza ferma Siniawinskaja. W czasach Związku Radzieckiego produkowała 650 tysięcy jaj rocznie. Nowi, prywatni właściciele rozbudowują fermę. Zamierzają zwiększyć produkcję do miliarda jaj rocznie.
Udało nam się sfilmować tylko niewielką część 2 800 tysięcy niosek. Prezes zakładu mówi, że ptaki żyją w możliwie najlepszych warunkach. Według niektórych współczesnych poglądów trudno stwierdzić na pewno, czy kura jest organizmem żywym, czy mechanizmem biologicznym do produkcji jaj. Obrońcy przyrody mówią, że kury powinny żyć w środowisku naturalnym. A nasze kurczęta wykluwają się tutaj i nie mogłyby żyć gdzie indziej. Ogromna liczba kur wytwarza ogromne ilości odchodów. Ale prezes tym się nie przejmuje. To wydumany problem. Ludzie nie mają się czym zająć. Przecież to normalny, czysty produkt biologicznego organizmu. Prezes twierdzi, że zagospodarowywanie kurzych odchodów znacznie się poprawiło, a okoliczne rzeki mają zbyt mało składników odżywczych. Rybacy nam mówią, że w rzekach ubyło ryb, bo w wodzie jest mniej substancji organicznych. Seppo Knutila zbadał próbki wody z rzek wokół kurzej fermy. Poziom fosforanów i azotanów jest w nich bardzo wysoki. Jeśli znikają ryby, to znaczy, że do rzeki dostaje się zbyt dużo składników odżywczych. Sprawdziliśmy rzekę w pobliżu innej ogromnej kurzej fermy. Te białe drobinki to grzyby ściekowe, które występują tylko w wodzie o wysokiej zawartości składników odżywczych i substancji organicznych. Czuć odchody. Składowisko jest 5 km stąd, a ta rzeka to praktycznie ściek. Stąd do Zatoki Fińskiej jest około 20 kilometrów. Wszystkie zanieczyszczenia w końcu trafią do morza. Seppo opierał swoje wnioski na zdjęciach satelitarnych, analizie wody i własnym nosie. Teraz znalazł następne składowiska zwierzęcych odchodów. Te brązowe plamy świadczą o tym, że stare, wypełnione nawozem zbiorniki zaczęły przeciekać. Niedaleko fermy w Karelii Seppo znalazł jedno z największych składowisk zwierzęcych odchodów w okolicy. Już okropnie cuchnie. Jeszcze 500 metrów. Skutki widać w promieniu kilometra. Wylewają gnojowice bezpośrednio z drogi do lasu. Usychają drzewa. Okropne. Idziemy już kilometr. Gnojowica jest wszędzie, po obydwu stronach drogi. Wszędzie dookoła widać bajora gnojowicy albo pryzmę obornika. Zwierzęce odchody są tu wyrzucane od kilkudziesięciu lat. For several decades for manure dumping.
Of course, Harmonia. Amoniak przedostaje się do atmosfery, azotany do wód gruntowych, a fosforany do wód powierzchniowych. Najbardziej przykre jest to, że zanieczyszczenia płyną prosto do pobliskiego jeziora. Można sobie wyobrazić, co tam się stanie. Jezioro w końcu umrze. Widzimy tu Bałtyk w miniaturze, pokryty niebiesko-zielonymi glonami. Powód jest ten sam. Zbyt duże ilości składników odżywczych. To najgorsze miejsce w obwodzie leningradzkim. Środowisko wokół wioski zostało całkowicie zniszczone. Takich odpadów wcześniej tu nie widziałem. Cała okolica ulegnie zniszczeniu. Z takimi miejscami trzeba coś robić i to szybko. Zanieczyszczenia przedostają się do rzek, a potem do Bałtyku. Ilość składników odżywczych w wodzie będzie rosła, bo wyrzuca się tutaj coraz więcej odpadów. Seppo pokazał zdjęcia dyrektorowi fermy, który przyznał, że problem istnieje. Powiedział nam, że poprawa nastąpi za jakieś 3 lata. Wraz z kolegami z Finlandii i Rosji, Seppo napisał rozprawę naukową, w której podkreśla powagę sytuacji. Wymienia tam 17 ferm, które wyrzucają zwierzęce odpady na pola i do lasów. Zostawiliśmy za sobą bajora gnojowicy i z Zatoki Fińskiej wróciliśmy do pełnego kwitnących glonów Bałtyku. To była niezwykła podróż. Zadaliśmy sobie pytanie, jak wyeliminować zagrożenia. Nazywam się Bałtyk. Wszyscy wiedzą, że jestem chora i wszyscy życzą mi zdrowia. Przynajmniej tak deklarują w oficjalnych przemówieniach. Ale piękne słowa mi nie pomogą. Potrzebuję działań natychmiastowych i długoterminowych. Wszystkie fermy zwierząt muszą właściwie zagospodarowywać odpady. Na przykład instalować biogazownie, które przerabiają odpady na energię. Potrzeba też więcej mokradeł, które filtrują fosfor i azot na terenach przybrzeżnych. Wszystko to jest bardzo kosztowne. Kto zapłaci za moje leczenie? Ci, którzy jedzą coraz więcej mięsa? Miłośnicy sportów wodnych? W jakiej kondycji zastanie mnie następne pokolenie? I następne.
Co się stanie z Bałtykiem? Wszystko wskazuje na to, że w krajach Unii Europejskiej, w Rosji i na Białorusi produkcja mięsa będzie rosła. Czy indywidualni obywatele zaczną działać, czy pogodzą się z faktem, że Bałtyk powoli umiera? Kończymy naszą wędrówkę tak, jak ją zaczęliśmy, w towarzystwie Seppo Knutili. Oto jego recepta. Przede wszystkim trzeba ograniczyć wpływ rolnictwa na środowisko. Osiągniemy to, jedząc mniej mięsa i więcej warzyw. Wtedy wystarczy nam 1/5 gruntów, które są dziś używane w rejonie Bałtyku.